Hej, z tej strony Q, a to jest The Last of Us, jest wiosna, Ellie idzie do szkoły. Także idziemy sobie do szkołki. Słyszysz mnie? Nie. Co? Zobacz. Szpital. Cel naszej podróży. No dobra, nie idź do szkółki. Dobra, chodźmy. Idziemy do szpitala, celu naszej podróży, czyli tam, gdzie wszystko powinno się zakończyć. Ellie, czujesz ten wiaterek? W takie dni siedziałem na werandzie. Grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczę cię grać. Tak, myślę, że ci się... Trailer do dwójki. Co ty na to? Jaram się. Mówię do ciebie. Co? A, tak, jasne, super. Ellie, widać, że coś dręczy, prawda? Coś cię dręczy, Ellie. Mów co? Co tak idziesz? Ej, czekaj. Słuchaj mi, jak do ciebie mówię. Joel, jak zwykle, jakaś gustowna, fajna koszula, kurczę. To mi się podoba, że on w tych koszulach chodzi. I przeważnie ma takie fajne, kurczę. Ja nie umiem takich znaleźć w sklepie. W sklepach to zawsze jakieś gówniane totalnie lecą. To są takie zwykłe jakieś takie, wiecie, koszule i fajnie wygląda w tym. A w sklepach to są, kuźwa, jakieś porąbane. To jakaś rodzinka. Wybacz nam. No cóż. Smutnych historii ciąg dalszy. Ale za to Joel z drugiej strony ma super humor, nie? Zdziwiło mi się, że leciałem samolotem. Tak? Jak było? Tak, opowiedz mi. Więc leciałam wielkim samolotem pełnym ludzi. I wszyscy krzyczeli, bo samolot spadał. A poszłam do kokpitu i otworzyłam drzwi. Pilota nie było. Złapałam za stery, ale przecież nie umiem pilotować samolotu, nie? I obudziłam się sekundę przed zderzeniem. Nigdy nie byłam w samolocie. Czy to nie dziwne? Wiesz, sny zazwyczaj są pokręcone. No ciekawe w sumie, jak jej się to śniło. W sensie, jak ona sobie w śnie to wszystko... zobrazowała ten lot samolotem, no bo w sumie jak nigdy nie leciała i nie wiem, nie widziała filmów raczej, bo ona się urodziła po apokalipsie, więc też nie widziała filmów ani nic, jak to wygląda mniej więcej, to ciekawe, co odczuwała w tym śnie, tak a propos właśnie tej jazdy. Dobra, podejrzewam, że nie tędy mamy iść, ale tak tylko chciałem zerknąć tutaj. Tak poza tym to widzę, że mamy fajny widok, jak zwykle. Jakieś góry ośnieżone troszkę dookoła. Ło, tam to już w ogóle. Jakieś takie małe miasto dość. Znaczy, no miasto jak miasto, nie jest jakieś tam... No tam pisze Saint Mary's Hospital. Aha, czyli do tego szpitala. Taki bitny napis, nie? Żebyśmy na bank wiedzieli, że to tutaj. Jest Saint Mary's Hospital i Saint... Louis, nie wiem, bus station, nie wiem. Stanley Import Export CO. No chodźmy, co mnie tutaj zaatakuje, bo to coś za dużo miejsca jest. Czekaj, może coś tu będzie ciekawego. Nie, no nic ciekawego tu nie ma. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś powinien leżeć ten. Tam może leży, to jest do wzięcia? Tak. Od świetlików, nie? Nie. Tylko śrubka. Ale wydaje mi się, że tu od świetlików jeszcze powinno leżeć gdzieś ten. Że tu w aucie? Nie, w aucie nawet siedzenia nie ma. Tutaj coś kojarzę, że od świetlików ten nieśmiertelny. No nie, no może się mylę, po prostu, albo nie umiem tego znaleźć. I wy mi napiszecie czas w komentarzu i zjebkę, że Q, co to ma być. Ale ja wiem, że i tak ominąłem dużo tych nieśmiertelników. Zobacz, więc... kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny. Powiedział, co wiedział. Jest szpital, o którym wspominał ten świetlik. Skrzyżem. Chodźmy, mała. Idziesz? Chodź. Fajne jest to, że oni też się przebierają właśnie tak co jakiś czas.
to też tak trochę realizmu przynosi, niż to, żeby cały czas, kurczę, nosić te same ciuszki przez całą grę. Bo może często pójdziemy się tak tędy, dzieje co? W grach, że przez, kurde, całe życie wszyscy noszą te same te ciuchy. Okej. Tak w ogóle pozytywnie, bo możecie się spodziewać już tego, a możecie nie, się nie spodziewać, więc ja wam teraz powiem. Powolutku zbliżamy się do końca The Last of Us. A myślałem, że będzie dłużej w sumie, ale jakoś jak fajnie poszło, tutaj gra zajebista, to się gra szybko. I mamy jeszcze DLC do zrobienia. Ale z tym DLC to chyba będzie wyglądać tak, że ja chyba nie będę od razu tego robił. Tylko poczekam aż którąś serię jeszcze skończę. Czyli skończę albo The Evil Within, albo Crasha, albo... Co tak siedzisz smutno? Wszystko w porządku. Albo Bloodborne. Czy zobaczymy, jakoś tak skończę którąś z tych gier i dopiero zacznę The Last of Us. To DLC. Przepraszam. Nie, to nie tak. Wszystko gra. No Ellie smutna, bo pewnie nie chce się rozstawać z Joelem, prawda? A zadanie w końcu w grze polega na tym, że odnosimy Ellie. No i do widzenia. Mogę tu jechać? Nie, nie mogę jechać? Bo ja tu sobie chciałem postawić to. Chyba chodźmy tędy może. Tam drabina była, a tu coś leży. O, pigułki. No w sumie ja dawno nie zadawałem sobie tutaj nic. O Jezu, ile mam punktów. Da, mistrz ostrzy. No może nie, bo za dużo tego nie używam. Drżenie broni, szybkie leczenie. Obszar trybu nasłuchiwania sobie weźmiemy. Szybkie tworzenie, szybkie leczenie sobie weźmiemy może. I teraz co? Drżenie broni czy obszar? A, dajmy sobie obszar jeszcze. Okej. Coś tam co porobiłem. Także spoko. A pytanie, czy tu się gdzieś idzie, goddammit, bo ja tak błądzę i błądzę. A nie o to chodzi, tak sądzę. Idźmy tam na dwór znowu. Chyba, że ty Eli masz jakiś pomysł, ale ty tutaj siedzisz i zamulasz cały czas. Ewentualnie przecież ja ją mogę tam podsadzić, ej. Możemy użyć drabiny. Eli. Proszę bardzo. Eli. Smutna Eli. Eli. Co? Drabiny. Chodź. Chodź, come on. Teraz ja mam podsadza, a nas pierdzieli i powie: ha, Joel, ja uciekam tam, gdzie straciliśmy Tess. Przyprowadzaj mnie od nowa tutaj. No, dawaj, Ellie, ej. Podsadzam cię i wbijaj do góry. Okej. Przecież to, że cię doprowadzimy do szpitala, nie znaczy, że tam mamy cię zostawiać i Joel sobie odejdzie. Przecież Joel może zostać, bo i tak nie ma dokąd pójść. Chyba, że do Tomiego. Albo... nie wiem. Pobiorą sobie próbki od ciebie i sobie pójdziemy dalej w świat pozwiedzać. O mój Boże! Co jest? Ellie, goddammit! Ellie! Ellie! Jej to chyba już wszystko jedno jest, co? Musisz to zobaczyć! Co się stało? Poka, co poka, to? Poka! Co to do cholery? Pozytywnie, co to jest? Jak myślicie? Czy ja dobrze widzę? Ale co dobrze widzisz?
chodzi do licha. A, żyrafy! To czekaj, ja se poeksploruję tutaj, Boże. Pierwszy raz żyrafę widzi... No pewnie tak. W sumie sam osobiście dużo nie widziałem. Nie wiem, nie jestem pewien, ale czy widziałem. Może w zoo, ale nie wiem, nie pamiętam. Dawno nie byłem w zoo. I jakoś mi się tam nie śpieszy, nie wiem, nie... Nie jara mnie patrzenie na zwierzęta w klatkach, że... Ale w WoWie na przykład dużo żyraf widziałem. O Boże, to życie no life'a, nie? Ale co ja poradzę, że w grach często rzeczywistość jest fajniejsza niż ta rzeczywista rzeczywistość. A tu raczej nie. Widzisz ją? Widzę, no. Dobrze. Głaskam. No chodź. Hej, słyszałam. Szybko, chodź. Dupnę oczy, nie? Ja widzę. Co, chciałabyś na niej jeździć, co? No chodź, idziemy. Zwolnij, mała. Boże. Eli, jak ty się jarasz tym? Ja pierdzielę, uspokój macicę tutaj, ej. To tylko żyrafa. Czy ja widziałem czołg? Bo Jezu, to jest czołg. A jest pięknie, jest, no potwierdzam. No. Zadowolona z wyprawy? Raz bywa lepiej, raz gorzej. Ale... Przynajmniej widok mamy dobry. Potwierdzam, fajnie tu. Zastanawiam tak, jak Naughty Dog sobie robi tą grę. Zaprojektowali sobie tutaj miasto, widok, tutaj roślinki zarośnięte, jakaś tam woda, żyrafki chodzą. I tak stwierdzili, że... szefie, panie dyrektor, ja tu mam propozycję, bo patrz pan. Ja to miasto tak zajebiście zaprojektowałem, że proponuję, żeby tu była jakaś cutscenka, że oni się gapią na to miasto. Co pan na to? A on tak patrzy, no... No rzeczywiście, te żyrafy urzekły moje serce, no. Zrobimy to, masz rację, to wygra na pewno 20 nagród w tej grze. Dobra, idziemy dalej. Nie, ona jeszcze patrzy. Nie musimy tego robić. Wiesz o tym, tak? Joel! Mamy jakąś inną opcję? Wrócić do Tomiego i skończyć z tym wszystkim. Po tym, co razem przeszliśmy? Po tym, co zrobiłam? To wszystko jest po coś. Po tym, co zrobiłaś? Boże, zabiłaś na pewno dużo ludzi. Ale od razu załamywać się po tym, jak gościa zabiłaś maczetą, to... No rozumiem, no dziecko. Posłuchaj, wiem, że chcesz dobrze, ale nie mamy wyboru. Już będzie po wszystkim. Pójdziemy tam, gdzie chcesz, okej? Nie mam zamiaru cię zostawić. Chodźmy, szkoda czasu. A, Joel już tutaj otwarcie widzę, kocha Ellie. I bardzo dobrze. W końcu się tutaj, kurde, przyjaźnią, miłościłem i w ogóle. Głupio by było, jakby coś poszło nie tak między nimi, prawda, pozytywni? Gracie Mystery Lodge. Wow, o, przepraszam, ja nie chciałem przeszkadzać, tylko wezmę ten komiks i już wychodzę. Osad. Poka mi to. Takie coś.
A odwróć mi to. Bóg 9. Patrzcie, jednak nie... Nie pominąłem 9, tylko że jest tak pomieszane. Fajnie, fajne boje. Księga 9. Osad. Zbliża się czas drugiego testu lotu z prędkością nadświetlną. Tym razem celem misji nie jest eksploracja, ale infiltracja a Daniela również weźmie w niej udział. Ładunek? 20-teratonowa bomba antywęglowa, załoga 8 najzdolniejszych, najbardziej niebezpiecznych kobiet i mężczyzn z ostatniej straży. Nie bez skłonności samobójczych. Cel misji: zagłada świata rodzinnego podróżnych. Okej. Okay. Kurde, ale świetny jest ten efekt na ekranie, że tak ten taki niby... O, wiem, mówię to 20 raz już w gameplayu, ale co z tego? Trzeba nakreślać tę zajebistość tej gry, bo to jest naprawdę cud miód. Jedna z najlepszych gier ever w ogóle, jakie nagrywałem tutaj na kanale, więc... Więc łamie mi serce oglądalność tej serii, bo naprawdę bardzo mało osób ogląda, co jest mega smutne. No ale cóż. Ja sobie to tłumaczę tak, że kto już miał sobie zobaczyć, to już zobaczył i zna tą grę. Niekoniecznie musi oglądać u mnie. Ale najważniejsze, żeby tą grę znać, bo kurde, to jest arcydzieło. Gdy wybuchła epidemia, trafiłem do jednego z takich tymczasowych szpitali. Gdzie nie spojrzałem, widziałem cierpiące rodziny. Z dnia na dzień cały świat stanął na głowie. To było po tym, jak straciłeś Sarę? Tak, tak. Już otwarcie gadają o Sarze nawet. Nawet sobie nie wyobrażam, jak musiałeś cierpieć. To już jest... Next level bliskości. Tak mi przykro, Joel. W porządku, Ellie. Teraz mam ciebie. I pozytywny. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że kurczę, nie wiadomo jak to robi Naughty Dog, ale oni co grę jak tworzą, to wychodzi coś naprawdę genialnego po prostu, a przynajmniej mega porządnego. Bo na przykład wyszedł Crash 1 w 96 chyba. O Jezu, jakie to było cudowne. Jeszcze rywalizował wtedy z Mario chyba. Jeszcze poziom, super. Rywalizował wtedy z Mario, więc mógł mieć ciężko, ale widzicie, wymiatam. Crash 2 zajebisty. Crash 3 to po prostu jest skupisko wszystkiego, co najlepsze w Crashach. Potem jeszcze Crash Team Racing i w ogóle ich Crash tytułowy został maskotką pierwszego PlayStation. W ogóle taką ikoną. I no kurczę, wyszło im to. Potem zrobili Jak and Dexter. Jakiegoś psa słyszę. Jak and Dexter zrobili. I to może nie było jakoś takie mega rewolucyjnie przełomowe i w ogóle takie super ten, ale co najmniej było porządne. Bardzo porządna gierka. Platformówka, też coś w stylu Crasha, tylko że tam wiadomo inny, tam się jakimś Jakiem i Dexterem chodziło. Za dużo w to nie grałem, więc za dużo wam nie opowiem. Okej, mamy opis. Dobra. Miejsce dobre. I też powstało parę części. Dobra, czekajcie, najpierw tutaj sobie coś może... Czyżby moc, czyżby dipsy? Czyżby dipsy jeszcze większe? Shotgun. Szybka strzelność się przyda jak najbardziej. Huk. A damy mu moc, niech będzie. Zasięg też damy. O, pojemność tutaj by się zwiększyło, to by się przydało. W obrzynie. Tutaj też pojemność. I przebicie pancerza to będzie, kurde, koksu straszny. Dajmy to, do zera się wystam z tych narzędzi już, bo zbliża się troszkę koniec gry, więc ja nie jestem pewien, kiedy będę miał ostatnią okazję na podrasowanie sprzętu. No i dobra, powstało parę części Jak and Dexter, a potem, co weszło na salony? Uncharted. Uncharted 1 nie było jakieś mega rewolucyjne też i jakieś genialne, mega i tak dalej. Mam coś dla ciebie. Co masz?
Ale wiecie. Maria mnie pokazała. Ukradłam je. Bo się nie gniewasz. Co mi dajesz? Ja wiedziałem, ty mały nic po niu, ty kurczę. Z Leo Messi z Argentyny. Znaczy nie, to Sara chyba jest, okej. Okay. Nieważne, jak bardzo próbujesz. Od przeszłości i tak nie uciekniesz. Niestety. Dzięki. No, powstało Uncharted. Oj, dobra zagrywka, kurczę. Miatasz. Powstało Uncharted, które nie było jakąś miazgą, ale jak wyszła druga część, to porozwalała rynek w ogóle do góry nogami. Trzecia część też była zajebista w miarę. Znaczy, no bardzo fajna, bardzo, 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 ale już nie była takim ewenementem, takim genialnym czymś jak dwójka. Bo już ludzie się spodziewali tak bardziej tego. Dopiero jak Uncharted 4 wyszło, już w sumie po The Last of Us, po kolejnej nowej marce, to też ludzie się zachwycali i rzeczywiście Uncharted 4 to chyba dalej, do dziś, najładniejsza gra, w jaką grałem, bo graficznie tam jest tak naprawdę cud miód. Zresztą zobaczcie kiedyś, jak będę to nagrywał. Tym razem wszystko, jeśli tego jeszcze nie widzieliście. Czuję to. To znaczy? Będą tam na nas czekać. Świetliki. Jestem tego pewna. No i teraz czekamy, znaczy ja głównie czekam na The Last of Us 2. Niestety zostało to opóźnione, ostatnio wspominałem przez te takie dość duże DLC do Uncharted 4. Co w sumie i tak będzie fajne pewnie i w ogóle też ma kupę fanów. No tyle, że jednak to The Last of Us to bije Uncharted na łeb, na szyję, naprawdę. Dobra. Co jest, co jest, co jest, co jest? O fucking ha, 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 ha. Co, rzucamy tam wszystko. Tam jest nam nawet grubas. O fuck. Nie widzą, nie widzą, nie widzą, okej. Okay. Oj, bo by mnie zauważył. Podejdźmy po strzałkę. Tu też coś leży chyba, nie? Strzałkę. Dobrze, że to się zwraca, bo kurde, byłoby słabo. Gasimy światło. Z tym grubasem może nie będę zadzierał, bo to nie ma sensu się tak męczyć tutaj z nimi. Idźmy dalej. O fuck! Kurde! Serio? Cholercia. Nie to, nie to, nie to, 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 to. Dałaby się teraz cegła, co? I druga apteczka. Chyba shotgun. Trzeba by mieć kliana. Tutaj chodzi klikacz. Niby nas nie słyszy, bo jestem daleko, a tam gdzieś coś dalej jest? Nie zdaje. Dobra, powolutku pójdziemy. Dobra. A dziwne, że oni nie ustrzeli tutaj jak po tej wodzie. Łożysz mordę, serio? Ile tego... What the fuck?
Teraz pytanie, jak ich tutaj pozałatwiać? Fuck. Tędy jakoś? Nie mogę teraz, jest ich za dużo. Jak jest? A, muszę ich czyścić, tak? Niedobrze. Idź teraz, nie ma ich tutaj, ej. Na lajcie możesz iść. Dawaj, ciśnij, ciśnij, szybko, 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 szybko. Dobrze. I? Szybko! Bo mnie tu zaraz grubcio dojedzie. To nie ma sensu z niej walczyć, bo to jest, wiecie... Okej, teraz powinno już być raczej spokojniej. Masz rację, ale rzeczywiście może lepiej tutaj pójść... O, na tą stronę i chodźmy tutaj bokiem. W porządku. Już nas nie złapią. Okej. Idziesz? Chodź, chodź, chodź. Patrz pod nogi, tu jest głęboko. Wiem, co możemy zrobić, jak to się skończy. Co to? Co? O, mądre, no bardzo mądre. Tam jest drabina, czy mogę cię tu jakoś podsadzić? To czekaj, to ja sprawdzę, czy tu mogę gdzieś przepłynąć. Tutaj mogę płynąć niby. O, popatrz. Przepłynąłem! Dobra, chwila! Kurczę, jaki entuzjazm oni mają! Ja pierdzielę, jak oni się jarają teraz tym gameplayem. Pod koniec kuźwa gry. Gdzie? Tam? Już idę. Słyszałem klikacza. Nie żeby coś. Masz. Wbijaj. Chyba tędy będzie rozsądnie. Dobra, trzymaj zawali. Się krawędzi. Tam jest płytko. No, komiks znalazłem. Komiks Eli, to nie jest komiks Eli. Ta woda jest lodowata. Jezu, nie strasz mnie. Księga 13. Kataliza. W obliczu porażki Daniela i James decydują się ponieść największą ofiarę dla ludzkości, skierować okręt z bombą antywęglową oraz nimi samymi na pokładzie prosto w gwiazdę neutronową. Eksplozja, jaka następuje, jest najbardziej niebywałym wydarzeniem astronomicznym od momentu uformowania się galaktyki, a w jej wyniku zniszczona zostaje flota podróżnych, ich świat, a także niezliczone układy gwiazd. Czy poświęcenie dwojga największych bohaterów ludzkości wystarczy, aby wyrwać się z żelaznego uścisku podróżników, czy tam podróżnych, czy coś tam? Ciekawe są te komiksy, no nie powiem. Czytając sam tył. Na przykład jak mamy tomy Naruto, te polskie wersje, jak się tył czyta, to tam jest tylko 2-3 zdania jakieś tam od autora. Niekoniecznie na temat mangi, więc jak ja bym czytał na przykład tylko tył komiksów z Naruto, to bym się dowiedział na przykład, że pewnego dnia autorowi złamał się ołówek, a innego dnia jadł zupkę niską, więc... Takie rzeczy mniej więcej mówią właśnie tam. Tam pisze. Ale nie powiem, czasem ciekawe anegdotki mówi z życia, więc to się bardzo fajnie tak czyta. No, taki mały off-top. Otwórz mi te drzwi, niunia. Dawaj. Tylko, ej, uważaj, tu jest... Mogłeś mi pomóc! No kurwa, pomagam ci, no. Jesteś czemu cała? Z takim wrzutem? Tak. Zaskoczył mnie. Mnie nie, bo widziałem, że wstanie. No troszkę mi się zwróciło niby, no.
Mogę to potwierać? Chyba nie. Tam co? Kolejny stół, tak? Co my tu mamy? Co my tu mamy? No nic, zero śrubek, kurde. Czyżby nożem? Uważaj na głowę! Jest nożem! Patrzcie! Ten co przygód kajdankami, łożysz mordę, to się hardcore srogi dział chyba. Na tym wyrosły kwiatki. Serio? W oku mu wyrosły? Nie, chyba z ziemi normalnie obok. Dobra. A piguły. A jak na razie mało rzeczy to jest. No, ujdzie. Padno nie otwierałem, także. A mogę ten robić? Ostrze oczywiście trzeba sobie uzupełnić jak najbardziej. Ok, idziemy dalej. Hej, zobacz! Co jest? Szpital. Holy shit. Gdzie? Ty, rzeczywiście, już jesteśmy prawie na miejscu. Ja podejrzewam, że znowu jakieś super zagadki muszę tutaj przechodzić. Zostań. Sprawdźmy, czy pod wodą coś jest. Tam coś jest. Dobra, to tam polecimy, tylko weźmy powietrze i lecimy. Co my tu mamy? Tam jest jakieś przejście? A tutaj coś jest? Nie, tutaj chyba nic nie ma. Dobra, wracam po powietrze, bo nie wiem, czy zdążę tam do tego przejścia. Okej. Ej, przydałaby się tutaj z tym pływactwem. Mam nadzieję, że w dwójce będzie potrafić pływać. O ile będzie w dwójce, hehe. Nie no, ale w dwójce w trailerze już była taka starszawa trochę, nie wiem, z 18 lat może miała, czy z 20, nie wiem w sumie. Także ciekawe jak tam Joel się będzie trzymał już w tym wieku. Bo on pewnie z 50 ma. Mogę tu wejść? A tu mogę wejść? Mogę tam iść? To chyba muszę iść, nie? Bo coś tak mi się wydaje, że... Bardzo dużo chodzenia tu mam. Jezu, gdzie ja chodzę w ogóle? Ha, paleta tutaj, dobra. W sumie mogę nam sprawdzić co na górze jest, ale już mi się nie chce wracać. Już paleta podjeżdża, bip, bip. Do portu Eli. Bijaj. Dobra, wskakuj. Patrzcie, ona jest cała mokra, nawet do wody nie wlazła. I przynajmniej tak świeci. Ostrożnie. Spoko, już robiliśmy to tyle razy. Bijaj. Pięknie ci to poszło. Teraz życz mi coś. Jakąś deskę mi daj i tam będę musiał przejść albo coś w tym stylu. Tak czy nie tak? Eli! A nie, tam mi drabinę sp... Aaa, tak jest sprytne. Kurczę, Eli, ty co wyczaiłaś se tu już? Ty stałaś cały czas, ty wyczaiłaś drogę. Cholera, drabina oderwała się od ściany. I co teraz? Coś wymyślę. Może tędy. Sprawdźmy. Aha, czekajcie, czyli teraz mam wziąć drabinę. Teraz ją wezmę. Teraz tam ją zaniosę. Przynajmniej tak myślę. A
Teraz co most zrobię, o. Czyli tak jak na początku myślałem, że tędy będę musiał przejść. O, faktycznie. Dobry pomysł. Co nie? Kurczę, Eli, dzięki. Zagadki logiczne z drabiną. Ja pierdzie. Okej, to ciśniemy dalej. Chociaż już w sumie niedługo. O, ja pójdę przodem, a ty trzymaj się za mną. Dobrze, tu za tobą. Ty, ale tu ostro jest niebezpiecznie, bo to jest mocny prąd. Ktoś z nas spadnie, to będzie źle. Chodź tu, Eli, idziesz? Kurde, ej. Idziemy. Dawaj, dawaj. Dasz radę, Eli? Skacz. Pięknie, masz lepsze jumpy niż wujek Joel. I jump! Pięknie. Chodź, chodź, chodź. Złapiesz mnie? Asekuruję cię. Widzisz? Teraz idź do przodu, bo zaraz się zawali. No, idź, idź, idź szybko. W sumie racja, lepiej żeby ona szła pierwsza, bo ona jest lżejsza, więc raczej się pod nią nic nie zawali. A jak Joel będzie szedł pierwszy i coś rozpierdzieli, to ona nie będzie mogła. Szybko, 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 szybko! Fuck! Pomóż mi! Oh, fucking hell! Dawaj, dawaj, do góry! Się napełnia autobus wodą! Fucking hell. Co, tu iść teraz, czy tu? No Joel, zrób coś, ej. A Eli nie może dobrze. Kurwa, jaka Eli jest zajebista. Gdyż, że motherfucker, to jeszcze ona się taki jara wszystkim. Jeb mu w łeb, dobra. Najważniejsze, że się udało. Fuck. Szybko, Eli, Eli, tam gdzieś płynie chyba, nie? Tam gdzieś popłynęła, Eli! Tam jest, Eli, Eli! Szybko, za Eli! Płyń, Joel! Płyń! Joel! Płyń! Za Eli! Bierzemy ją, szybko! I do góry, bo się duszę już, kuźwa! Szybko, płyń! Joel, 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 Joel! Nie daj Eli umrzeć, kuźwa! Co prawda przyjebała ci z drzwi, ale uratowała! God damn it! Mówiłem, że niebezpieczna rzeka. Ona nie oddycha. Nie gadaj, że... Ręce, kurwa, do góry! Dawaj, no. Świetlik chyba. Pozytywni. Łapka w górę. Widzimy się w następnym odcinku The Last of Us. Trzymajcie się. Oj, dzieje się.